Life don't always turn out like you planned, but these things is making me who I am. And why is this so hard to understand? Since you've been away, I turned into a better man. 'Cause baby, you've been gone too long. Gone too long. You had me, you played me, I'm moving on. Gone too long. You're gone too long. Marcel, dzisiaj załadujemy sobie 50 kulek słomy, wywieziemy je. Ogólnie na tą lawetę wchodzi 33 kulki, no ale nie będziemy ładować jej na pełno, ponieważ potrzebuję małe 50 belek. Muszę zawieźć do Zakrzówka, więc załadujemy sobie 50 belek. JCB 5660 i widły 4. Chociaż polecałbym zrobić sobie na 2 ładnie, żeby się obkręcały, niż robiąc na 4. Jednak to był średni pomysł, ten na 4. No wiadomo, nic się nie obkręci, ładnie będzie, ale Wojtek wie, jak zrobić tak, żeby wcale się nie obkręciły, od razu się zazębiły, wyliczyć szerokość belek i ładnie sobie to zrobić. Dobre to jest, no ale jeśli chcemy, jak na polu by składować, a jak w tej stercie, to później jak jedna wychodzi, to trzeba i w iglicę w następną belkę wbijać i to jest takie, no średnie. Więc polecałbym jednak na dwie. Jednak to znajomy nam zrobił bardzo masywne i mocne i wygodne, ale jednak na dwie bym, jednak bym wolał teraz zrobić coś takiego na dwie belki. Więc ładujemy sobie słomkę. Coś na pewno dołączymy do tego materiału. Jednak zapomniałem, trzeba po jednej na sam tył założyć i dopiero po dwie, bo jest nieparzyście i tak jak mówiłem, tym bardziej na lawecie, jeśli się będzie chciało wbić, to się przesunie i się powali. A tak to będzie dobrze. Więc zachęcam do oglądania poprzednich materiałów, oprowadzania po gospodarstwie dwie części. Konkursu z olejami, w którym jest do wygrania olej do twojego ciągnika lub samochodu. Za nic cię to nie kosztuje, aby subskrypcja i zalajkowanie i komentarz. Więc zapraszam na tamtego vloga. Zapraszam na inne też nasze vlogi i inne produkcje. Masz z maszynami też, nowymi nabytkami, agrolifty u Stanisława. Więc zapraszam i zachęcam do oglądania. Ogólnie sprzedajemy trochę słomy, ale dziennie u nas idzie około 3 belek. Więc dla siebie potrzebujemy blisko 1000. A zawsze się prasuje więcej. Czyli mamy 5 na dole z jednej, z drugiej to już mamy 10. A jeszcze naprzód walniemy 4, to będzie 14, jakoś drugi rząd ładnie na środeczek. Bez wygłupów. Ogólnie to już wszyscy w pole wystartowali. Jak już to oglądacie, to może ja też w końcu. Stanisław to już posiał swojego produkcję nowym siewnikiem Agromaszu bodajże i agregatem Agrolifta. U niego są same nowe nabytki, bo wziął dotacje unijne młodego rolnika i pokupił, wymienił cały tabor oprócz ciągnika, pługów, nie wiem co jeszcze, talerzówkę kupił, agregat, siewnik, opryskiwacz, nie wiem co jeszcze kupił, żmijkę. Fajnie ładuje się po dwie, naprawdę fajnie się ładuje. Nic się nie obkręca, nic się nie rusza.
aby się ładnie kładzie. Będziemy myśleli jakoś z góry zdjąć. Jednak ta wiata mogłaby być wyższa, ale to stawiało się wtedy, jeszcze nie było ładowarki. No i wszystko koszta, nie wiadomo co dalej. Czy to będzie zawsze na słomę, czy co tu będzie, to nie wiem. Nie patrzę się przez szyberdach, bo jest brudny. Jednym słowem upierdolone jak stół w TVN-ie. Ogólnie to wygląda to tak. Niby dobrze położyłem. Tu jeszcze oczywiście weszłyby. No ale nie potrzebuję tyle belek. Zaraz łapię je pasem. No i jadę pomalutku. Więc tak to wygląda. Ta jest trochę przepchnięta. Ale, no właśnie. Jest szczelina tutaj. Tu idzie jeszcze poprzeczka, ale nie jest założona. Oj. Na wsi będzie. Idę po kogoś, żeby mnie zapiął. I widzimy się w trasie. Tutaj oprawiłem sobie poprzyczniak. Tam pani w środku ma maliny i od miedzy. To znajomego porzeczki. To nie moje, tylko koźnego. Tutaj uprawione od miedzy, poprzyczniak, obornik do rozwożenia. Tu tak samo uprawiony poprzyczniak od miedzy. Tu nie moje. Tu nie moje. Tu też nie. Ale tutaj już. Tutaj już zrobione od miedzy i poprzyczniak, ładny kawałek. Tutaj będzie mieszanka w tym roku, a za rok kukurydza, będzie obornik włożony. Ogólnie wygląda to tak. 150 i grana system 3 metry i wał Packera. No ładnie się równa, ale jeszcze raz trzeba przejechać. To jest moja orka, tamto jest moja orka. Nie najgorzej. No a lepiej sobie talerzówko wyrównać, niż mam zbrono się tłuczy siewnikiem. Staram się, żeby to było napływająco, żeby nie głęboko robić, średnio głęboko. Ciągnik był myty kiedyś, ale się kurzy. Opony zdrowe. 4000 godzin, więc... Nie, ponad 5, sorry bardzo. Więc tak to wygląda. Sprawy się mają, jest sucho. Mało deszczu było, no może nie popiół, ale jest sucho. I się kurzy. Tu sąsiad ma. A my tak robimy. Jestem zadowolony, jeden przejazd i jest ładnie. Gdzie jest razy, a gdzie jest kiepsko odorany tymi małymi pługami, to trzeba dwa razy, ponieważ nie jestem zadowolony z jednego razu przejechania. Tu tak kiepsko zaorane, bo była porzeczka? Chyba tak. To jest moja orka, a to po porzeczce. Więc tak to wygląda. Słońce zachodzi, a my dopiero się rozkręcamy. Teraz coś z magnesu, więc zapraszam. Smer!
Znajomy nam odorał. Cicho radio. Znajomy nam odorał, dlatego teraz wolę przejechać to talerzówko, bo malutkimi fugami oborywał. I talerzówko sobie ładnie wyrównam. Wcześniej brono wirowo robiłem, ale to dusiło traktor, powoli trzeba było jechać dwa razy. I po co? Wjeżdżam go od razu w gotowe i sieję. A nie, pierdolę się jak matka z łobuzem. Uprawię sobie teraz, znaczy uprawię sobie od miedzy i poprzeczniaki. Wjeżdżam i ogień. Więc tak to wygląda. Pomalutku, spokojnie, nigdzie mi się nie śpieszy, ludzie nie czekają ze zbożem, czy ktoś do pomocy dla mnie. Mam czas, pomalutku sobie jadę, uprawię od miedzy ładnie. Czyli tak, od szosy 8 hektarów trawy, tutaj nie nasza dzierżawa, babci i dwa pola dalej. Więc ładny kawałek koło domu. Tam naprzeciwko mam, tam dalej mam, tam zielone wzgórze, przed zielonym wzgórzem. Teraz jest też około 7 hektarów w kawałku, bo mała dzierżawa tam dobrana jest, jakiś hektar na pewno. Na pewno. Więc ładny kawałek się zrobił. Jakby kupić jeszcze co jest w środku, wujka i ta dzierżawa, to łącznie by było na pewno 10 hektarów, więc to by był sztos kawałek. Na razie jest w kawałku jakieś 6, no i 7, no 7, tak jak mówiłem. 6 i ta dzierżawa na pewno. Chyba mój najlepszy poprzeczniak to jest. Chyba to jest mój najlepszy poprzeczniak. Startujemy stąd. Tutaj dzierżawa. Ma, albo nie będę mówił głośno. Jedno pole, drugie zawaliste pole pana Jurka. Piękny kawałek. Tutaj właśnie kosił dojczwar nowy, co mieliśmy go na testach, i jęczmień tutaj kosił. Czyli teraz będzie mieszanka. Wcześniej była kukurydza, mieszanka, czyli trzeba będzie tu obornik kosić. Tutaj właśnie kosił. Obejrzyjcie sobie, pierwszy w Polsce kombajn dojczwara na testach u nas był. Malutki to malutki, ale wydajny naprawdę. Jeden kombajn kosił tutaj dojczwar, a bizon nasz kosił parę pól dalej. Tutaj mamy trawę, czyli jedziemy z podniesionym. Tutaj, co tutaj było? Nie wiem, czy coś nie, czy nie owiec był. Czyli tutaj też ładny kawałeczek, długość na pewno kilometr jest długości. No i niestety już miedza, ale w miarę równe, ładne kawałeczki. Oj, dobrzy sąsiedzi. I dalej, to już jest nasze, tamto też było nasze. I tutaj trawa, tutaj obornik był składowany, no i nie ma niestety w tym miejscu trawy. Można by ręko rzucić, może się przyjmie, może nie, bo dużo jest azotu, jest za dużo kwasu w tej ziemi. I trawa do szosy. Więc ładne kawałeczki, fajny poprzeczniak tutaj się robi z tej i z tamtej strony. Taki ładny kawałeczek trawy. Jest gdzie kładem jeździć. Bo jeżdżę kładem, może coś wstawię kiedyś, jak Michał zmontuje. I uprawiamy sobie poprzeczniaki ładnie, żeby później wjechać i siać. No nawet ładnie zaorane, ładnie, no mogłoby być lepiej, ale nie jest niestety. Tu trawa była, przecież mówiłem wam, to i tak na trawę jest ładnie, chociaż trawa była stależowana. I jestem za tym, żeby kukurydzisko talerzować. W tym roku umyłem wcześniej talerzówkę, bo miałem czas, później trzeba było orać, nie dało się orać, pchało się, pożyczyłem od wujka ścierniskowca, tu średnio zaorane, bo to w dzierżawy wzięte. Wziąłem od wujka ścierniskowca, ścierniskowiec się pchał, talerzówka to jest talerzówka, do czego ścierniskowiec, do tego ścierniskowiec, a talerzówka do talerzowania.
pracownik kiedyś pożyczał od nas ścierniskowca, zrobił pole jedno, a obok zrobił mu znajomy talerzówko. I pod pszenicę lepiej mu się orało po ścierniskowcu. I nie była tak wysuszona gleba. Nie wiem, ale to może się z tym nie zgodzicie. Ale Rafał tak zaobserwował, że ścierniskowiec jest lepszy. Nie wysusza tak gleby i lżej się orało. Wiem, że uprawiacie talerzówko ścierniska. Nic przeciwko temu nie mam, bo też kiedyś dla testów to zrobiłem. Ale jednak mam ścierniskowca, to do ściernisk. Talerzówka do trawy, pod kukurydzę, jakieś bruzdy, jakieś coś. I gorczyce i w ogóle, więc tu też ładnie w miarę zaorane. Nie ma co narzekać na moje oranie. Tu trzeba od miedzy zrobić, proszę państwa. Może pojedziemy tu, wrócimy tamtędy, jak się uda za jednym razem. No jest dużo, dużo lepiej. Wydaje mi się. Nie będę na czymś nawracał, bo już bez przesady. Tak tu miedzów nie ma. Nie mam jakichś bardzo chytrych sąsiadów. Mogą mnie śmiało oglądać. Tutaj pana Darka pole. Piękny kawałeczek. Jęczmień był. Dojczwar go kosił jak zły. Nie, za szybko będzie. Będzie bardzo trzęsło. O, idealnie. A nie jechać jeszcze raz. Brono aktywno i się pierdzielić. Piękności. Rzucimy kamerkę gdzieś na magnes, bo za dużo będzie ujęć z głowy. Coś urozmaicić. Tu wystarczy, widzę, raz przejechać i będzie już naprawdę ładnie. Jeszcze raz brona z siewnikiem aktywna. Nawóz się sypnie. I lepiej nie trzeba.